Jak się ma łagodność do wstrzemięźliwości? Słuchamy dalej Ewagriusza. Nie podejmuj wstrzemięźliwości, jeśli brakuje ci łagodności. I dalej. Każdy, kto powstrzymuje się od pokarmów i napojów, wywołuje wzburzenie niepoddane rozumowi i jest podobny do statku płynącego po morzu, którego sternikiem jest zły duch. No mocne, mocne, myślę, że mocne, ale też bardzo mądre. Jeżeli nie mamy w sobie łagodności, jeżeli nie umiemy wyciszyć tego, co rodzi się przez wstrzemięźliwość, czyli odmawianie sobie pokarmów i napojów, możemy ulegać sternikowi, którym jest zły duch. Myślę, że jeżeli ktoś praktykował post, to wie, o czym mowa. Potrzebujemy łagodności. Jeżeli chcemy, decydujemy się podejmować wstrzemięźliwość.